Nie ma nic piękniejszego niż widok fali buławatków tańczących na polach w letnim słońcu. Tak o tej popularnej roślinie pisał angielski poeta John Keats. W świetle porannego słońca, na rozległym polu, odsłaniają się tajemnice natury. To właśnie tutaj rozkwita jeden z najurokliwszych kwiatów haber buławatek. Ta niepozorna roślina, o delikatnych płatkach i intensywnie niebieskim kolorze, od wieków fascynuje ludzkość swoim pięknem, symboliką i właściwościami leczniczymi. Jego płatki bogate są w naturalne substancje, które od wieków wykorzystywane są w ziołolecznictwie do łagodzenia dolegliwości i wspierania zdrowia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego tej wyjątkowej roślinie. Haber buławatek jest rośliną zielną z rodziny astrowatych, o prostej u góry rozgałęzionej łodydze i dorasta do 1 metra wysokości. Jego liście są równowąskie, lancetowate i szarawo-zielone. Koszyczki kwiatowe wyrastają pojedynczo na szczytach pędów, składają się z brzeżnych kwiatów języczkowatych, barwy niebiesko-fioletowej lub szafirowej, rzadko białej lub różowej oraz z wewnętrznych kwiatów rurkowatych brudno-niebiesko-purpurowych. Kwitnie od maja do sierpnia. Owocem jest niełupka zwana nasieniem długa, gładka z miotełką włosków. Inne nazwy ludowe to biała, zgłowacz, jasieniec, kardy, kwiatek wołoszek, macoszka, modrak, modrzeńczyk, samosiejka, wasilek, wawer. W kulturze ludowej buławatki kojarzyły się z wiernością i dobrocią. Gdy je ofiarujesz, to życzysz komuś szczęścia i pomyślności. Przez wieki uważano również, że dziewczynę, która znajdzie dużo habrów buławatków podczas pracy w polu, czekają rychłe zaślubiny. Słowo haber pochodzi od staropolskiego słowa chobr lub kobr, które oznaczało chwast. W przypadku buławatka nazwa haber została przypisana roślinie ze względu na jej charakterystyczną obecność na polach i nieużytkach. Drugą część nazwy buławatek roślina wzięła od swojego koloru. Słowa buławatny i błękitny posiadają wspólny rdzeń językowy. W języku staropolskim słowo to oznaczało kolor niebieski lub błękitny. Haber pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego i z Bliskiego Wschodu, skąd trafił przed kilkoma tysiącami lat do Europy i na inne kontynenty. Ta niezwykła roślina potrafi nawet wytrzymać mroźny klimat Syberii Zachodniej. Haber buławatek w Polsce jest rośliną pospolitą, rośnie szczególnie często wśród zbóż. Występuje na glebach lżejszych, słabo kwaśnych. Co ciekawe, haber buławatek występuje także w odmianach uprawnych, które można kupić i cieszyć się nimi we własnym ogrodzie. Posłuży wówczas nie tylko człowiekowi, ale również owadom zapylającym, ponieważ jest rośliną miododajną. Tym samym można zwabić zapylaczy na inne ogródkowe czy działkowe uprawy. Poza tym buławatek nadaje się na kwiat cięty i stanowi piękną ozdobę ogrodu. Haber był wykorzystywany w medycynie ludowej od wieków. Już starożytni Grecy i Rzymianie doceniali jego właściwości lecznicze. Surowcem zielarskim jest kwiat buławatka. Do celów leczniczych wykorzystuje się brzeżne kwiaty języczkowate z koszyczka kwiatowego. Aby uzyskać odpowiedni surowiec, należy zrywać całe koszyczki na początku kwitnienia, a następnie delikatnie usuwać z nich zewnętrzne kwiaty o intensywnie niebieskim kolorze. Warto wykonywać te czynności ostrożnie, aby uniknąć zgniecenia kwiatów oraz przypadkowego zerwania kwiatów rurkowatych, które nie są użyteczne jako surowiec, lecz stanowią rodzaj organicznego zanieczyszczenia. W dzieleniu brzeżnych kwiatów języczkowatych należy je niezwłocznie przenieść do suszarni i szybko suszyć w odpowiednio podwyższonej temperaturze, najlepiej w miejscu dobrze przewietrzanym i zacienionym. Przy zbyt długim suszeniu w naturalnych warunkach, szczególnie na słońcu, kwiaty buławatka tracą swoją barwę i blakną z powodu rozpadu niebieskiego barwnika, znanego jako cyjanina. Cyjanina to po grecku błękit. Proces suszenia nie powinien trwać dłużej niż 2 dni. Poprawnie wysuszony kwiat buławatka powinien zachować naturalny niebieski kolor. Odpowiednie warunki przechowywania buławatka są niezwykle istotne. Po zakończeniu procesu suszenia kwiaty buławatka należy umieścić w ciemnym, szczelnym opakowaniu, na przykład w trójwarstwowych torbach papierowych. Następnie należy przenieść je do suchych i zacienionych miejsc, gdzie będą przechowywane. Jeśli tego nie zrobimy, buławatek szybko traci swoją pierwotną barwę oraz skuteczność leczniczą. Haber buławatek posiada cenne składniki aktywne jak antocyjany, gorycze, flawonoidy, garbniki.
Dzięki obecności antocyjanów wykazuje on działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, a dodatkowo działa uszczelniająco na drobne naczynia krwionośne. Kwiat bławatka wykazuje silne działanie moczopędne, wynikające z obecności antocyjanowych glikozydów w surowcu. Ponadto posiada łagodne efekty stymulujące wydzielanie żółci oraz działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne. W przypadku przewlekłych stanów zapalnych nerek i dróg moczowych, szczególnie u dzieci, haber bławatek stosuje się jako delikatny środek moczopędny i dezynfekujący. W połączeniu z innymi ziołami może być wykorzystywany w przypadkach niedostatecznego przepływu żółci do dwunastnicy. Kwiat bławatka i jego preparaty znajdują zastosowanie w leczeniu upławów, zaburzeń miesiączkowania oraz gorączki. Dodatkowo działa łagodząco na nadmierną wydzielinę śluzową oraz pobudza czynności wątroby i pęcherzyka żółciowego. Właściwości przeciwzapalne bławatka znalazły zastosowanie także w przypadku schorzeń jamy ustnej. Haber bławatek przynosi również ukojenie w bólu gardła. W kontekście zewnętrznym kwiat bławatka jest wykorzystywany w postaci naparu do przemywania oczu w przypadku zapalenia spojówek i powiek. Może być również stosowany jako płukanka do włosów i skóry głowy w przypadku łupieżu i grzybicy. Bławatek cieszy się popularnością jako składnik wielu kosmetyków. Posiada działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, które ogranicza rozwój wyprysków oraz pomaga oczyścić skórę. Ponadto ma właściwości nawilżające naskórek, sprawiając, że staje się on bardziej miękki i gładki. Dodatkowo redukuje obrzęki i cienie pod oczami, nadając cerze bardziej wypoczęty wygląd. Główne przeciwwskazania do stosowania rośliny to ciąża, karmienie piersią oraz alergia na rośliny z rodziny astrowatych. W kuchni brzeżne kwiaty koszyczka można dodawać do sałatek, surówek i innych potraw. Z kwiatów bławatka można również sporządzać wino i sok bławatkowy. Haber bławatek może być stosowany również jako napar. Wystarczy jedną łyżkę ziela zalać jedną szklanką wrzątku. Następnie odstawić pod przykryciem na około 15 minut. Pić dwa razy dziennie po pół szklanki między posiłkami. Prosty w przygotowaniu jest również sok z bławatka. Do jego przyrządzenia potrzebnych jest 10 łyżek świeżych kwiatów, które kolejno zalewa się połową litra przegotowanej, osłodzonej wody. Tak przygotowany sok należy odstawić na tydzień w nasłonecznione miejsce. Następnie odcedzić i przelać do butelki. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału